Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Kolejny następny odcinek tutoriala o driverach. Chciałem pokazać w tym odcinku, co można jeszcze z nimi zrobić, a jest sporo całkiem możliwości. No więc zacznijmy od samego początku. Dodajemy do sceny zwykłą kostkę i oprócz tej kostki dodam sobie także kulkę, tak aby te dwa obiekty można było jasno od siebie odróżnić. Następnie scenę podzielę na dwa obszary. Zmniejszę trochę obszar, w którym mam moje panele, które teraz nie będą potrzebne. I w lewym obszarze włączę sobie tak zwane Properties Panel, w którym widzę różne właściwości moich obiektów. Dla Cube'a na przykład widzę w jego położeniu, że ma położenie 000 w tym panelu o nazwie Location. To są jego podstawowe własności. Zmienię teraz prawy widok w taki sposób, aby mieć w nim swój Graph Editor i panel z driverami. I na razie nie mam żadnego drivera, w związku z tym w tym panelu nic ciekawego nie widzę. Aby teraz dodać driver do Cube'a, klikam prawym klawiszem na jego współrzędną Z i do tej współrzędnej dodam pojedynczy, prosty driver. Dzięki czemu już wiemy, że w tym miejscu zmienia się kolor na fioletowy, a jednocześnie w panelu z driverami widzę, jak ten driver został zdefiniowany. I nazywa się on Z-Location, czyli położenie na osi Z. Wiemy także z poprzedniego odcinka, że nie mogę zmieniać sobie tutaj wartości bezpośrednio, ponieważ tę wartość obecnie określa i bez przerwy nadpisuje driver, a ten driver jest zdefiniowany właśnie tutaj. Więc aby zobaczyć ustawienia tego drivera, po kliknięciu w to Z-Location lewym klawiszem myszy mogę otworzyć panel z dodatkowymi właściwościami i w tych panelach tutaj mam zdefiniowane własności mojego drivera. W chwili obecnej widzę, że ten driver jest zdefiniowany jako tak zwany scripted expression, które ma wpisane wartość 0. Dlatego ta wartość nadpisuje mi każdą inną, którą chciałbym wpisać w polu bezpośrednio w Z współrzędnej. Dodatkowo wiem, że ten driver ma zdefiniowaną jedną zmienną, która jest wyrażona przez ten panel tutaj i zmienna ta określałaby położenie na X jakiegoś obiektu i ten obiekt nie został określony, w związku z czym ta zmienna jest pusta. Jeżeli wpiszę tę zmienną tutaj, to nic ciekawego nie zobaczę w driverze, wartość będzie nadal 0. Dlatego, że tutaj wartość tej zmiennej wynosi tak naprawdę 0, ponieważ brakuje obiektu, dla którego miałbym jakieś odniesienie. Aby wybrać obiekt, mogę w tych Transfer Channel kliknąć na zakraplacz i pokazać nim moją sferę. I wtedy dopiero widzę, że tutaj wstawiła mi się nazwa tej sfery. Mogę także wybrać ją sobie z listy obiektów, które mam na scenie. I dla sfery położenie x-owe, wybrane w tym miejscu, wynosi 3. A więc wartość ta jest przepisana do drivera przez moją zmienną var, która jest w tym panelu określona i na skutek tego driver również ma wartość 3 i dzięki temu wpisana została wartość 3 do pola z współrzędną zetową tej kostki. No i teraz wydawałoby się to wszystko całkiem proste i w zasadzie nie jest to wielka filozofia, ta zmienna tutaj jest spoko, ale trzeba wiedzieć, a raczej dobrze jest wiedzieć, że ta wartość drivera, czyli to 3, które tu mam, nie ma tak naprawdę żadnego związku z wartością końcową, którą mam wpisaną tutaj w tym panelu współrzędnych mojej kostki. To znaczy, to, że driver wynosi 3, to wcale nie oznacza, że musi na końcu również być wpisana wartość 3 tutaj. I jest to jedna z ciekawych funkcji driverów, które pozwalają naprawdę na bardzo wiele możliwości. Aby to zilustrować, musimy się przyjrzeć dokładnie temu, co mamy po środku tego naszego okna z driverami, to znaczy, co to jest za krzywa w tym miejscu. Teraz, jeżeli tę krzywą ustawię w taki sposób, aby było ją dobrze widać, to przekonamy się, że jest to zwykły wykres i na tym wykresie mam po prostu odłożone różnego rodzaju wartości, powiązane ze sobą za pomocą takiej prostej. To jest czerwonawa prosta, z tego względu, że współrzędna zetowa tutaj ma kolor taki czerwonawy. Gdyby ich było więcej, kolory tego wykresu mogłyby być inne. Jeżeli teraz się dobrze przyjrzymy, to zobaczymy, że są tutaj dwa punkty i jakiś taki biały punkt na tej osi, który pokazuje jakąś wartość. Jeżeli się przyjrzymy temu punktowi, który jest w samym środku, to szybko zauważymy, że jest to punkt, którego współrzędna wynosi 0, 0. Natomiast drugi punkt ma współrzędną 1, 1. A ten trzeci punkt, który jest tutaj, ma współrzędną 3, 3. I teraz o co tu chodzi? Te dwa punkty, które mam na mojej prostej, w tym momencie prostej, chociaż może to być krzywa, to są punkty definiujące driver. I ten driver to jest właśnie
ta prosta. Tak naprawdę ona w tej chwili tłumaczy wartości x-owe, czyli te, które mam na osi x tutaj, czyli 1, 2, 3, 4, na dokładnie takie same wartości, które odłożone są na osi y-owej. Czyli na x-ach tu na dole mam to, co wchodzi do drivera, wartości wejściowe, czyli dokładnie te moje 3 na przykład, a na osi y-owej mam wartości, które wychodzą z drivera i które będą wpisywane w to miejsce, gdzie jest tutaj moja współrzędna zetowa w tym momencie. Oznacza to, że mogę bardzo łatwo zmienić te wartości za pomocą krzywej, a więc mogę 3 zmienić w cokolwiek innego, wystarczy tylko, że zmienię tę krzywą tutaj. I zróbmy taki eksperyment. Jeżeli na przykład zaznaczę ten punkt drugi, który tu jest i przesunę go za pomocą komendy klawiszowej o jeden punkt w górę, to w tym momencie widzę, że wartość 3, którą mam tutaj, która wchodzi na osi x-owej do drivera, spotyka się z tą prostą na wysokości 6 i wartość 6 opuszcza ten driver tak jakby. W związku z tym wartość 3, którą uzyskałem z moich zmiennych, z tych wszystkich obliczeń tutaj, uzyskuje na końcu wartość 6. Jest to po prostu podwojenie i widzimy także, że ta krzywa jest teraz tak jakby dwa razy bardziej stroma, jest bardziej nachylona. Oczywiście jeżeli przesunę ten punkt jeszcze wyżej, za pomocą na przykład GY1, to teraz widzę, że wartość wejściowa, która była równa 3, zmienia się na wartość wyjściową równą 9 w tym przypadku, a więc mój driver działa po prostu jako taki mnożnik. I każda wartość, która tutaj wejdzie, będzie trzykrotnie przemnożona na wyjściu. Mogę nawet się o tym przekonać, jeżeli położenie x-owe mojej kulki zmienię na przykład na wartość 2. Dla położenia kulki 2 widzę, że wysokość mojej kostki wynosi 6, a więc jest to dokładnie to, co do tej pory ustawiłem. 2 razy 3 daje nam 6. Mogę zrobić nawet więcej, korzystając z takiego wykresu. Mogę zaznaczyć oba te punkty i oba je przesunąć na przykład w osi w dół, na przykład na wartość minus 2. Powoduje to, że w tym momencie formuła przekształcająca moje wartości wejściowe w driverze na wartości wyjściowe odłożone na pionowej osi jest jeszcze bardziej skomplikowana. Mam teraz coś takiego jak przemnożenie całości wchodzącej wartości przez 3 i odjęcie od niej wartości 2. Możemy to sprawdzić. 2 razy 3 daje nam w efekcie 6, minus 2 daje 4. I taka jest właśnie końcowa wartość mojego drivera. Tak to działa. Zamiast korzystać z modyfikacji tej krzywej, mogę zrobić coś jeszcze innego. Na początku ustawię sobie tą krzywą tak, jakby była na początku, znaczy jakby miała wejściowe swoje parametry, czyli 1,1. To jest jej taka nominalna, że tak powiem, konfiguracja. I teraz zamiast modyfikować tą krzywą i nadawać wartości w jakiś nieprzewidywalny sposób, mogę zrobić to w ten sposób, że wykorzystam panel o nazwie Modifiers, ale nie ten, który mam zwyczajnie w panelu tutaj, który dotyczy obiektów, to nie o to chodzi, ale panel, który jest tu. Jeżeli dodam sobie modyfikator, który będzie nazywał się generator, to uzyskam taki sam efekt, jaki miałem przed chwilą. A więc mogę tutaj wpisać w tym specjalnym panelu pewne parametry, które zdefiniują taką samą funkcję, jaką miałem przed chwilą. A moja funkcja na początku mnożyła wartość x-ową, czyli tą na dole, przez 2, a więc tu wpisuję 2, a następnie odejmowała od wyniku wartość 3, a więc wpisuję tutaj minus 3. I dostaję teraz wygenerowaną dokładnie taką samą krzywiznę, taką samą charakterystykę mojej funkcji, która opisuje driver, jak poprzednia. Widzimy też, że ta krzywa jest w jakiś sposób teraz rozsynchronizowana, że ta wartość, która była poprzednio, niestety nie leży na mojej prostej. To jest związane z tym, że driver po takiej modyfikacji poprzez dodanie tego generatora tutaj lub jakiejkolwiek innej funkcji z modyfikatorów nie aktualizuje się samoczynnie. Trzeba przewinąć trochę wyżej i nacisnąć Update Dependencies. I w tym momencie widzę, że ta wartość się zaktualizowała i teraz będzie położenie kulki na X wpływać na położenie klocka na osi Z. Dokładnie tak, jak to powinno być. A więc mogę wykorzystać te funkcje, które są tutaj, do zdefiniowania kształtu mojej krzywej. I wcale nie musi to być funkcja, która jest generatorem, która wygląda jak taki prosty wielomian pierwszego stopnia. Mogę usunąć ten generator, kliknąć tak dla kurażu w Update Dependencies, aby uzyskać taki stan aktualny mojego drivera. I teraz, jeżeli wcisnę sobie na przykład ten guzik i dodam coś takiego jak Noise, w tym momencie ta moja krzywa staje się naprawdę krzywa i mogę sterować parametrami tej funkcji, którą tutaj dodałem, w taki sposób, że będę na przykład dodawał szum, pewne zaburzenia
do mojej kostki, które spowodują, że kostka zacznie poruszać się bardzo chaotycznie. I to jest jedna z fajniejszych funkcji tych krzywych, które w ogóle dotyczy działania tego edytora krzywych. Być może wspominałem kiedyś o tych modyfikatorach, być może nie. One są warte w ogóle osobnego tutoriala, bo jest tutaj naprawdę mnóstwo możliwości wspaniałych. Ale mówię o tych driverach w tym momencie, w związku z tym zostajmy tylko przy tym. Jeżeli teraz spróbuję na przykład wykorzystać tą funkcję, to niezależnie od tego, że wartość drivera jako taka wynosi 2, która jest skopiowana ze zmiennej, która również wynosi 2, a zmienna jest skopiowana ze współrzędnej x-owej kulki, to wynikowa postać współrzędnej z-owej tej kostki będzie zupełnie inna. I teraz widzicie, że jak przesuwam kulkę, to kostka wykonuje takie chaotyczne ruchy i niezbyt dokładnie naśladuje ruch taki zupełnie liniowy, spokojny. To jest jedna z fajnych rzeczy, które możemy zrobić, korzystając z driverów. Uzyskać ruch, który jest całkowicie nieprzewidywalny, a to jest bardziej zasługa tej funkcji generującej szum tutaj. Więc możliwość jest jeszcze jedna. Może zrobimy coś takiego, że zmienimy charakterystykę tej funkcji tutaj w ten sposób, że wpłynie ona na prędkość przesuwania się tej kostki. Zobaczmy, co by było, gdybym na przykład zrobił coś takiego. Jeżeli zaznaczę sobie ten drugi punkt i go przekręcę tak, żeby stroma była ta krzywa, to w tym momencie spowoduje to zwiększenie prędkości przesuwania się kostki, w zależności od zmiany parametru x. Natomiast ten punkt mogę przekręcić w taki sposób, aby był bardziej płaski. Jaki będzie miało efekt tego typu działanie? Zaraz zobaczymy. Proszę zobaczyć, jeżeli przesunę sobie tą kulkę w położenie bardzo niewielkich x-ów, czyli na przykład tutaj na tej ujemnej osi, to widać, że kostka porusza się niezbyt szybko. Natomiast jeżeli przejeżdżam na dodatnie x-y po tej prawej stronie mojego układu współrzędnych, wtedy kostka zasuwa po prostu jak rakieta. A więc mam tutaj zmianę prędkości, którą również można bardzo fajnie pokazać i wykorzystać do różnych ciekawych celów. Wszystko dzięki temu, że ruch definiowany przez krzywą nie jest liniowy, a krzywa wygląda w tym momencie tak. Mogę oczywiście teraz usunąć te punkty, clean keyframes, nacisnąłem X, tak nawiasem mówiąc, i w tym momencie mam powrót do sytuacji wyjściowej, tam gdzie mam punkt w położeniu 1, 1, no i oczywiście 0, 0. To jest zmiana parametrów drivera za pomocą krzywej opisywanej w driverze jako funkcja, biorąca wartości wejściowe i konwertująca je na wartości wyjściowe. Tak to działa i jest to jedna z mocnych rzeczy, która dotyczy driverów. Dziękuję tym razem za uwagę. To był krótki tutorial. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. No i do zobaczenia. Trzymajcie się.